przewodniczącym, państwu radnym, obecnym jeszcze ewentualnie urzędnikom, za przychylenie się do mojej prośby o przesunięcie terminu komisji o 15 minut. Pozwoliło mi to spokojnie dojechać. Dzisiaj akurat się tak udało, że byłem nawet wcześniej. Bardzo dziękuję za umożliwienie mi pracy w tej komisji. No, tylko panie radny, co chciałem na końcu to odpowiedzieć. Czyli będzie niespodzianka. Tylko dzisiaj, cicho. Ja to zrobiłem, ale większość radnych sprzeciw. I teraz jest propozycja, że do końca roku kalendarzowego zostawić tak, jak była godzina 16. Moje osobiste na przykład zdanie jest 15.30, przepraszam. Na przykład, co tutaj pani radna dała propozycję, rzeczywiście sprawdzałem w innych gminach też tak, nie wiem, to do przemyślenia, jak już mówimy o tym. Moim osobistym zdaniem jest takie, że rzeczywiście może by był mądry pomysł w przyszłości wprowadzenia na przykład jednego dnia w tygodniu sesji, miesiąc. Na przykład, jak w innych gminach to jest. Stałe terminy. Ale o godzinie 15. Stałe terminy przykładowo, nie? Nie wiem, jak się państwo na to zapatrujecie, bo to każdy już to pracuje, wszyscy pracujecie, prawda? Ja też nalałem tylko na pół, ale to sobie jakoś ustawiam. Ale przekładam zajęcie. Ale rozumiem to, jak na przykład w moim odczuciu, jeżeli ja mam dany dzień w tygodniu zaplanowany w miesiącu, że w tym dniu tego tygodnia, miesiąca będzie sesja, no to każdy, nie wiem, czy przemyślmy to, proszę państwa. Daję do przemyślenia. A tutaj większość radnych wie, żeby do końca roku panie radny zostawić godzinę 15.30. Muszę pana przewodniczący, moje podziękowanie jest aktualne. Skoro dotyczy tylko jednego tego dnia, to cóż, muszę się z tym pogodzić. Może mi być co najwyżej przykro i będę się starał mimo wszystko dojechać, choć zapewne będzie to opasło. Ja mam takie pytanie, bo chciałem się odnieść do tego wniosku, żeby wyznaczyć jeden dzień jako dzień na sesję, być może nawet tą sesję o 13. Myślę, że jest to propozycja do rozpatrzenia, pod warunkiem, że w tym samym dniu przeprowadzimy również komisję, po to, żeby się do tych sesji przygotować. Bo jeśli chodzi o osoby aktywne zawodowo, to tak ja należę, to wyznaczanie terminu sesji o godzinie 13 i poświęcanie na ten czas jednego dnia urlopu wiąże się z określonym zobowiązaniem wobec tych osób, które są zatrudnione. Może państwo już zapowiedzieć, jak pracować na etat, gdzie nie od nas to zależy, w jakich godzinach pracujemy, tylko od naszych przełożonych. No to ja dlatego zdaję sprawę, że pracują, że państwo wszyscy pracujecie. Takie widoczne, długo będziemy mieć samych emerytów. Przepraszam, ja to nie daję, że to mamy zrobić, żeby pan nie zrobił. To przemyślenie, prawda? Ja oczywiście też bardzo przychylam się tutaj do podziękowania. Żałuję tylko, że za ten jeden dzień, ponieważ to państwo jako przewodniczący mają za zadanie tak organizować pracę komisji, żeby umożliwić wszystkim udział bez nadmiernego obciążania. Myślę, że te 15 minut to naprawdę nie jest bardzo dużo, żeby innym radnym dać możliwość uczestniczenia na początku komisji, kiedy to głosuje się nad porządkiem obrad. Niestety, razem z panem wiceprzewodniczącym będziemy się w tym momencie spóźniać, nie będziemy mogli brać udziału w zgłaszaniu po prostu zastrzeżeń do porządku obrad. Niemniej jednak, nie wiem, czym państwo argumentują akurat taką decyzję, bo wydaje mi się, że te 15 minut, tak jak mówię, jeżeli chodzi o organizację pracy całego organu, nie jest zbyt długim czasem oczekiwania na przeprowadzenie komisji. Do przemyślenia radnym, bo ja już swoje zdanie na ostatniej komisji na ten temat powiem, ale większość, proszę bardzo. Dziękuję, bo mogę się dostać do głosu. Pozwolę sobie odnieść się do dwóch spraw, to znaczy może najpierw do tych 15 minut. Oczywiście w pełni popieram panią radną Martę. Te 15 minut nikomu w głowie nie urwie. Poza tym, proszę państwa, chciałbym przypomnieć, będą to mocne słowa, chciałbym państwu przypomnieć, że składaliście przysięgę. Proszę sobie odciąć do słów, co tam pisze i proszę umożliwić, w związku ze znaczeniem tych słów, proszę umożliwić pracę wszystkim radnym. Bo to nie tylko są radni, ale również obywatele tegoż społeczeństwa. Przypominam państwu, że dołożyliście jeszcze słowo tak i do punktu, więc to zobowiązuje naprawdę do wszystkiego. To może tyle.